Ja nie wiem, ja tak szczerze, dziewczyny, ja mógłbym was obie zrobić, nie? No, potwierdzone szoty. Będę musiał mu wyjebać ten kanał. A, to jest ta śmieszna. Hejka, zagraj ze mną w League of Legends, będę twoim supportem, ale nie zagram Yumi, sorry. Teraz Fall Guysów. Dawaj, gramy w fasole razem! Dzwonię. Cicho. Odrzuciła. Ty, do końca mnie tak dodaje. Siema! Hejka. A o co tu chodzi? Co to za zbiorowy seks robimy, czy co? Można tak powiedzieć, bo Stalia UW to są dwie osoby. To jest two for you. Dokładnie tak. Tylko to jest zawsze takie niespodziewane, to jest niespodzianka. Dwie cieczki naraz? Nie ma problemu, ja się tu odnajdę. Przyszedłem sam, zabrałem dwie i chodzimy w tr... A wy jesteście razem, dziewczyny? Razem w związku. Czy przyjaciółki, no? Ja myślę, że to skomplikowane. Okej, okay, a mogłabyś wyjaśnić? Znaczy... Nie no, póki co jeszcze jesteśmy koleżankami. Słuchajcie, dziewczyny. A wy z reala jesteście, czy online? Się znamy, znamy się. Ale z reala też? Tak, 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 tak. Możemy zacząć może proszę od przedstawienia swoich imion. Dziewczyny, jakbyście mogły? No, jak byk jest napisane Zuzia, dokładnie. Tak, ale właśnie nie wiem, o co tu chodzi, bo... Aha, że na Discordzie, tak, to no, a faktycznie, bo... Ale wiesz, ja mam napisany kominek, to nie znaczy, że mam na imię komin, nie? Chociaż komina mam dużego. No to przedstaw się też, no. No, Zuzia, miło mi cię poznać. Ja jestem... No może zaraz przejdziemy, bo może pierw drugą koleżankę bym chętnie... Okej. Okay. Ja jestem Aurelia, bardzo miło. Aurelia, anielskie imię, w chuj mi się podoba, jak ten anioł. Ale nie uwierzysz, bo ja mam na imię Lucyfer. O mój Boże, no, no to nie pasujemy do siebie. Właśnie pasujemy. No nie, właśnie przeciwności nie się przyciągają, nie? Maleńka, no nie mów tak. Czy by ci to przeszkadzało, żebyśmy zagrali na aramku? Bo Zuzia troszeczkę nie potrafi jeszcze grać w ligę, ja ale dobrze się odnajduje na aramku. Chyba, że wolałbyś normalnie. Normalka byłoby super, bo ja jeszcze nie odblokowałem tych ramów, czy jakich tam. Nowy gracz jestem w ligę. No. Ja nie mam jeszcze aramów odblokowanych. 152 poziom. A jak to się te ramy blokuje? Ja kiedyś podkręcałem ramy. Czekaj, a ja z Aurelionem na bocie. A pójdziesz do lasu, Zuzia? Zuzia nie umie totalnie chodzić Zuzia, do lasu. Zuzia, idziesz do lasu, mnie to nie obchodzi. Zuzia, nie wolisz pójść, ty z nim pójdziesz wtedy na supporta, ty pójdziesz. Nie, ja gram z tobą, Aurelion. Chodź. Zuzia do lasu, nauczysz się. Nie będę krzyczał. Nie możesz, Zuzia, tak, nie, możesz tak, nie możesz tak Zuzię za rączkę cały czas. Zuzia też ma 19 lat. Daj jej trochę swobody. No ja nie wiem, ale mówisz póki co koleżanki. Może kiedyś chciałybyście za rączkę czy coś, ale ty ją traktujesz jak bobaska, no. No bo ja po prostu jestem opiekuńcza. Maleńka, ja też jestem opiekuńczy i mógłbym się tobą zaopiekować. Mogłabyś normalnie do mnie tatusiu mówić, nie? Ale to nie ma problemu. Aha, okay. Jak mogę spytać, skąd pomysł, żeby we dwie tak... Bo to ja podejrzewam, że to jest bardziej kwestia wsparcia, nie? Że tutaj nigdy nie wiesz, czy na klipa jakiegoś nie trafisz, ale nie przejmuj się, maleńka, ja do klipa mi daleko, nie? No mam nadzieję. Chyba, że kanona, jestem trochę gruby. Czemu w ogóle ktoś tu do mnie pisze, uwaga na tego kusiciela? Co to znaczy kusiciel? No nie wiem, jakiś ziomek kusiciel GY nagle dodał mnie do znajomych i pisze, uwaga na tego kusiciela, bo ostro kusi. Bo to mój kuzyn jest, powiedziałem, że będę grał teraz i wiesz, podkręca, nie? Robi mi wiochę, no, przy ładnych laseczkach no jeszcze. Kuzyn, przestań. Siedzi obok mnie i świruje. Kuzyn, morda. A to mnie znowu kolejny ktoś dodaje. To brat. Jezu, dużo tam was siedzi w jednym pokoju. Cała rodzina, nas jest 16, kojarzysz? Ziaje? Wow. My wszyscy ziaja. A ty jesteś tu na profilowym? Tak. Nieprawda. No nie, nie jestem chłopcem. A mogłabyś być. Co ja mam zrobić? Zuzia, wyłącz i włącz grę. Okej. To jest twoja siostra? Nie, nie, my jesteśmy kumpelkami. I Zuzia też ma 19 lat? No, może nie brzmi, ale naprawdę ma. Przedstawiłem wam się w ogóle moje imię? Lucyfer Wiśniewski. No już mówiłeś. No mówię. Czemu nagle mam 6 zaproszeń do znajomych? Zuzia, ja mam 20. Już mam 8. Co to się dzieje? Dziewczyny, z całym szacunkiem, ja nie mam pojęcia, co się dzieje. Naprawdę nie masz pojęcia, co się dzieje? Ja nie mogę z twojego głosu, jesteś on taka wariatka. On jest w szoku tak jak my. Nie no, Zuzia, widzę jak jesteśmy na streamie. Jakim? No taki jeden fajny streamek. Spójrz na łapę. Wow. Ja widziałem twój nick. Ty masz ten nick Aurelion Sol Big 69? Tak, to ja.
Nie no, ale to nie ma problemu, jak streamuję dla paru chłopaków. Dla paru chłopaków? Tu nie ma 3000 ludzi prawie? 3000 to jest... Ja mam złoty na koncie, kumasz? Bo pracuję w Tesco, boli, co? To Tesco jeszcze istnieje? Tak, bo ja w Irlandii mieszkam. A uprawiałyście kiedyś seks w trójkącie? Tak. Serio? Totalnie tak. Chcecie przeżyć jeszcze raz? No to się zobaczy. Tak mnie napaliłaś teraz, kurwa, no nie mogę. Pikuj nami, maleńka, i wsiadaj. O, ale mi pacha jebie. Aha, a mogę spytać, czym się interesujecie, dziewczyny? Nie wszystkie naraz, po kolei. A co, jak nie możesz spytać? No to... To wtedy mi powiedz, że nie mogę i nie ten, ale chciałbym bardzo lepiej was poznać, bo wydajecie się naprawdę przyjemne, sympatyczne i jak już gadamy, no to fajnie byłoby sobie umilić jakoś ten czas. Którego nie przyjęli na Epalu. A teraz dżin w lesie jest dobry jakiś? Totalnie. Zuzia, a ty pierwszy raz grasz w ligę? Pierwszy raz, tak. Aha, to grami. A ty, Zuzia, co powiesz proszę, czym się lubisz, interesujesz? No, jako samo. Grami, ja tu sobie gram w fasole. Minecrafta, wszystko. Zuzia, ty masz od 12 lat, czy co? Ona nie ma 12 lat. A elektrokiut na nami też dobry? Chodź, krzaka piękna. Zuzia, co robisz? No ja nie wiem, ale gdzie jest dżungla, człowieku. Tu sobie pójdź. Ogólnie robisz te kampy w lesie. Wybierz, który chcesz. On zaraz się pojawi. No i bij go, nie? Dawaj, gramy, piękna, ho. Dajwujemy nami, weźmiesz agro, proszę, piękna. Lasa, dawaj, z drugiego też. Weź agro, uderz. Pokadzina, kurwa. Czym uderzyć? Oj, przepraszam. Kurwa, ale nie zabierz, Zuzi, Aurelion! Jak tam ci idzie w lesie, Zuzia? Super, w ogóle nie umieram. Dobrze jest. Dawaj tego kurczaka do końca, nie? Kila masz jeszcze, pamiętaj. Możesz się uleczyć, jak klikniesz F. Wyjdziesz z barzy, piękna? No, już idę. Dawaj, chodź do mnie. A macie chłopaków, dziewczyny, czy nie? Nie mamy chłopaków. Okej. A myślicie, że mógłbym być sam z wami dwiema na raz, tak jak w Turcji, kilka żon mają? Myślę, że nie, bo byłabym zazdrosna o Zuzie. Dałbym ci więcej atencji, maleńka. Jej bym tylko tam, wiesz, coś tam przylizał, a w ciebie już na pełnej, nie? Ho. Zobacz, jego przyszedł. Musisz do nas też przyjść, Zuzia, wiesz, na bota. Musisz nam pomóc. Okej. Nice! O, mogłem wejść w to chyba. Ale zajebiście grasz z tym supportem. Długo gracie w ligę, dziewczyny? Roku, półtora. Okej. Wiesz co, Zuzia, jeszcze nie potrzebujemy. Możesz sobie pójść. Nie, Zuzia, ja cię nie wyganiam. Ale ja cię wyganiam, expo zabierasz, wypierdzielaj. Klasa, no ale tak w krzaczku, ja sam wy dwie. Weź ją zabij, proszę. Dla ciebie piękna zabiję. Ale musisz pomóc chyba, wiesz? Bije mnie wieża. Jebana wieża. Chodź tu. Kurczę. Ale to jest opłacalne, Wars. No lepiej się tego zagrać nie dało, nie? Tak. Co się stało, Zuzia? Nic, nie ten. Wszystko spoko? Nic się nie dzieje. Wszystko git? Tak. No klasa. Zuzia, możesz itemy kupować jakby co, nie? O, widzę, gankujemy bota. Zuzia, możesz zrobić tego potwora tu. Dawaj Drake'a, smoka zrób. Pomożemy ci. Nie, ja potrzebuję nami, ale ty sobie poradzisz sama. Śmiało, Zuzia, idź do góry, na smoka. Lux tam idzie, to wiesz. No. Ja ci spinguję tutaj, musisz tego smoka bić, dobra? Daję, piękna. Nie. Maleńka, ale mówiłem coś chyba o zabieraniu kili, czy nie?
Ale ja po prostu bałam się, że zginiesz, kolego. O, piękna, nie musisz się tak troszczyć o mnie. A masz taki fetysz mamusiowania kogoś, żeby ktoś mami do ciebie mówił? Nie. Jestem w Brazylii. Ajajaj. A byłaś... Jakie kraje zwiedziłyście, dziewczyny? O, Zuzia była w Bułgarii. To pamiętam. Kurczę, zabili nam Zuzię. Nice! Aurelion, zajebiście. O, biegło na Drake'u. Chyba mają lepszego dżunglera, kurczę, ale powinniśmy być w stanie wygrać, nie? Jak tam Zuzia ci idzie? Dobrze, nie tam sobie. Dobra, tutaj. Nie strać żarem, bo grozi pożarem! Uciekaj od nich. Mapę zwiedzasz? Mhm. Zuzia taki spacerek po lesie. No dobra, dobra, ale wiesz, musisz bić te potwory właśnie, żeby one ci dawały doświadczenie i golda, nie? No, nie ma żadnych potworów. Tu musisz szukać ich. Tu masz. Spokojnie, no dobra, dobra. Ale dobre buty kupiłaś, teraz szybsza jesteś. Klasa, jeszcze mnie tak zmyłaś, zajebiście. Jebniemy ją, weź ulecz, egzosz coś. Tego też z tyłu, okej? Okay? O, jakbyś trafiła tym bublem. Dobra, ja go gonię, dawaj, bufuj, on chyba nie ma... A masz warda? Masz... Jest tu. Dobra. I tu dasz też warda? O, albo wejdź, nice. Klasa, Aurelion, ty kurwa, masz talent do tej gierki. No, wiadomo, ja jestem e-sportowcem. Tak, serio? A wiesz, mm-hmm. Wiesz, że ja byłem kiedyś e-sportowcem? No, jestem w stanie ci uwierzyć. Grałem w tureckiej lidze, no. Zuzia, no rób tego potwora, nie poddawaj się. Nie, musisz uciekać, bij i uciekaj, grasz strzelcem, nie? Klasa! Zuzia, jak ci się w ogóle podoba liga jako nowemu graczowi? No to teraz programy tak średnio mi się podoba. Ja wolę się do Arama. A co lubisz w Aramie? Że nie trzeba nic robić. Czyli tylko bije. Ale ty też w sumie dużo nie robisz, nie? No ale to jest takie nudne. Ha, pomożesz ze smokiem, Zuzia. Zrobimy razem. Poczekaj. O Jezu, zabijaj mnie. Dobra, zrobię sam. Może tak zdymamy tą łęcz, że ją zreportujemy i dostanie bana? Co mi chcesz tego? No. Chcę też, żebyśmy byli razem, Aurelion. Albo chociaż w trójkę z Zuzią. No nie, no bo będę zazdrosna o Zuzię, już ci mówiłam. Ale dobra, to jakbyśmy razem we dwóch byli? No nie wiem. To trzeba pójść na jakąś randkę. No dobra, maleńka, no to dlatego chciałbym cię bardziej poznać, ale tak nie jesteś skłonna do rozmowy. Nie przejmuj się, jakby na tym streamie faktycznie, wiesz, streamuję, ale to mówię ci, sami kuzyni, jakby tu mało osób jest i nie ten. No, tak. Nie ma się czym przejmować. Pomyśl, że jesteśmy po prostu, no mówię, no my we dwóch i Zuzia jeszcze z nami, nie? Która się uczy grać, jak taki młodszy bobasek. Moglibyśmy mieć w sumie już dziecko, co myślisz? Waliłem konia i... Myślę, że jeszcze nie jestem gotowa na dziecko. No dobra, możemy pierw kota mieć, nie ma problemu. Patrz jak spacuje ich. No i... Kurczę, zamknął mnie w dziupli, wiesz? Mocy. Zuzanno. Trzymaj się. Zuzia, pomóż jej na środku tu. No i... Dawaj, zabijesz go, Zuzia, bij go. Zuzia, uciekaj. Derkuj go, dawaj, strzelaj! Strzelaj, Zuzio!
Kurwa, no silny trochę. Jest problem, bo Zuzia bardzo lubi grać Jinem, ale nie umie korzystać z jego erki. No my nauczymy, Zuzia, nie przejmuj się. Jakby nie od razu, wiesz, świat zbudowano, Faker, najlepszy gracz, on też nie, od razu nie był najlepszy, nie? Uczył się. W sumie to ja go uczyłem, byłem kiedyś jego nauczycielem, ale... O, już dłuższa historia, może na inny raz. Aha! No dobra, no to kotki, możemy jakieś tam ciachnąć sobie. To tak grają na iście ogólnie, bo ja jestem... Ja dużo nie gram na tym serwerze, ale widzę, że tutaj faktycznie jest wysoki poziom. Jaki plan teraz, Zuzia? Co będziesz robiła? Pójdę tam, gdzie jeszcze nie było. Dobra. A ty też chłopaka nie masz, Zuzia, nie? No nie. Ja się interesuję muzyką. O, śpiewasz? Dokładnie tak. Ale ci dobre pytanie zadał, nie? Do odpowiedniej osoby. Okej, okay. I co śpiewasz? Jaki rodzaj muzyki? Rap. Ooo, a kojarzysz tego szpaka? Kojarzę. To jest ten, co śpiewał, on moją ulubioną piosenkę w sumie nawinął. Bandyta, dziaryna buryja, bo kurwa je lubię, a co? Zaśpiewałabyś to? Nie, wstydzę się. Zuzia, dawaj na Drake'a. Zuzia, uciekaj stąd. Dawaj, biega, Zuzia. Nie bądź cichka. Śmiało, wal go. Jest 3 na 1. Słuchaj, Zuzia, bo ogólnie wydaje mi się, że musisz kupić Infinity w kolektora, albo kolektora w Infinity. I jak zrobisz reda, to będziesz ich spowalniała. Jakby... Wiesz, bo musimy grać Space'em, nie? Space'ować ich i kajtować. I jakby buty masz git, dlatego movement speeda dostajesz dużo. Co zawiodło? Okej. A Zuzia, miałaś, jak mogę spytać, nie? No. Miałaś kiedyś chłopaka? Miałam. O, ile byliście razem? No. Ile tam było? Tydzień, dwa? No, miesiąc. O, i co się stało? Bo to już poważny związek, kurczę, był chyba, nie? No, nie wyszło. Ze mną by ci wyszło. Przecież ty wolisz Aurelię, co ty tam... No bo ciebie nie znam, Zdanie ale... Co 5 minut. Aurelię znasz. Ja nie wiem, ja tak szczerze, dziewczyny, ja mógłbym was obie zrobić, nie? Nie byłoby problemu. Dobrze wiedzieć. No, brakuje Zuzi, brakuje Zuzi. Zuzia zgubiona! Ty nie macie w ogóle na mapie, Zuzia, nie robisz presji, wardy, nic nie stawiasz, nie gramy pod obiektywy, jakby sekurujmy coś. No halo, ty jesteś dżunglerem, musisz pingować, musisz całą drużynę pchać do przodu. Co mamy, jak mamy grać bez dżunglera? Jak mamy grać bez ciebie? Zuzia, daj jakiś plan na grę. Zrobiliśmy barona, tempo trzeba wykorzystać. Halo, gdzie te wiesz, klipy? Gdzie ta presja side lane'ów? Gramy 1-4, 1-3, 1-3, 5-0. Zuzia, to jest ważne, ty fighter czy split push? Zuzia, jakby no... Ogarnij się, dobra? Zuzia, on ci właśnie streścił, co ludzie piszą na czacie do takich jak ty. Aha. Zuzia, ho, ja cię zaprowadzę na Blue Buffa, dobra? Albo zaprowadzę cię do tego. Poczekaj na mnie, idę już do ciebie. Będziemy razem, ja ci będę pomagał. Ho, pa. Na tych wilkach to już zaczęłaś, nie? Chodź za mną, chodź. Na tych wilkach to już zaczęłaś, to tu masz wilki ogólnie, nie? Możesz je bić sobie, śmiało. One dają expo i golda. Dawaj, bij. Prawym, no. Ja ci pomogę trochę. O. I te małe też, no. Na golemy, pokażę ci, gdzie są golemy. Ho. Tu masz plancika, możesz, on ci się leczy i dajesz shieldika, nie? Dawaj, ho dalej. Tu, stań tu, gdzie ja. Tu, na tym miejscu. Bliżej mnie, no. I pa, jak rozwalisz to, to polecisz, tak, widzisz? No. I możesz znowu tu stanąć i rozwalić tego planta, to polecisz. Chodź tędy. Nie no, Zuzia, chyba zmieniasz nauczyciela, co? No. I pa, jak bijesz te golemy, to one też dają expo i doświadczenie, i właśnie i złoto. I najlepiej bić tego większego, dawaj. I tutaj masz znowu wizję, zobacz, tu widzisz. Tu jest rzeka, tu się często bijemy, bo tu jest taki potwór, Baron Nashor, i on daje dużego buffa. Teraz idziemy na mida, chodź, tu jest mid lane. Chodź za mną, wejdziemy trochę agresywniej, nie? Tutaj masz wave'ika, możesz go śmiało bić, nie? To są creepy, które dają też złoto i doświadczenie właśnie. Na bocie jesteśmy teraz, dolna alejka, nie? Bo w prawym dolnym rogu masz minimapę, jakby wiesz, możesz tam oglądać, masz 3 linie, nie? Ta taczka, ten największy kanon, on daje najwięcej, golda i expa. Dlatego ja go wezmę, ty możesz wziąć te małe, dobra? Chodź dalej. Wracamy znowu do rzeki. I tutaj na rzece, co raz co jakiś czas, respi się taki żuczek. O, widzisz tego żuczka?
No. No i dawaj, bij go. On nie bije, on nie zadaje obrażeń i daje wizję, jak go zabijesz. Także go możesz bić. On się nawet nie wiem, co jaki czas respi. Śmiało, on daje dużo golda i expa, weź go. Kurczę, chodź, chodź za mną, ja przypadkowo wziąłem, ale ogólnie dobra robota, wzięliśmy razem. Baron to jest taki duży potwór, robisz go całą drużyną i on daje najwięcej golda i doświadczenia buff dla całej drużyny i wspiera te stworki takie o małe, widzisz tu? Na linii, nie? No i dawaj, bijemy go. Musimy razem, bo samemu byś nie dała rady. Stań tu bliżej, im bliżej stoisz, tym więcej obrażeń zadajesz. O, kurczę, heala miałaś na F, mogłaś się uleczyć, wiesz? No ja dam radę chyba już, dzięki. Nie, no nie ma problemu, Zuzia, nie przejmuj się. Daliśmy radę, ważne, że wzięliśmy i każdy z nas dostał takiego buffa, nie? Nie no, ale widzowie są niezadowoleni, widzę. Klasa, klasa, chodź, idziemy. Widzów boli, bo wiesz, ja ogólnie jestem jakby rank 1 graczem, jestem najlepszym graczem w tę grę w całej Polsce, nawet i w Europie, powiedziałbym. I ja często dla widzów jako wsparcie, że mnie wspierają, subują, robię im poradniki, nie? No i ich boli, że ostatnio trochę olałem tą sprawę faktycznie, nie aktualizowałem jakieś 2 dni czy 3. No i wiesz, i oni też chcieliby się rozwijać, nie? No chodź, teraz idziemy środkiem, Aurelion trochę troluje, powinien iść z nami. To jest inhibitor. Oj, tu jest taki Mordekaiser z maczugą, nie? Musimy go zabić, bo on jest dosyć silny i będzie bronił swojej bazy, nie? No i teraz został już tylko Nexus. Bijemy go. Ale tu jeszcze możemy zabić tych. Ale on mnie bije. Uuu, nice, Zuzia, pierwszy kill! Klasa, klasa, i teraz pa. I teraz bijemy tutaj Nexus. No i wygraliśmy! Nice, Zuzia! Powiem ci, ty jesteś, kurwa, masz to coś do tej gierki. Jak na to, że grasz tylko tydzień, jak pierwszy raz w dżungli, Jeanem, to nie jest najłatwiejsza postać. Wydaje mi się, że naprawdę masz potencjał, wydaje mi się, że nawet może za jakieś parę miesięcy, może tego, jak jakaś profesjonalna, oczywiście musisz systematycznie pracować, nie? Jak chcesz stale się rozwijać, to zachęcam do subowania na Twitchu. Wiesz, co to Twitch? Twitch TV Kaseko jest taki streamer, który... Zuzia chciała być tym na Twitchu streamerem. O, no to fajnie. Teraz. Fajnie, może śmiało, ludzie lubią oglądać dziewczyny, co dobrze grają w LoL'a na Twitchu, to jest bardzo popularne i jakby fajnie, nie dość, że dziewczyna, płeć piękna, to jeszcze dodatkowo z dobrym gameplayem, wydaje mi się, że mogłabyś nawet pewnego dnia przebić nieuczesaną, nie? Ona jest chyba największą polską streamerką, kojarzycie dziewczyny? Ashini Waifu, kojarzycie? To jest ta z cycami chyba. No, ta co ma wielkie klamoty, a wy macie duże dziewczyny, cyce, czy nie? Ja uważam, że Zuzia ma super cyce duże. Serio? Pokażesz? To po streamie ci pokażę. Dobra, może. Dobra, dziewczyny, jestem, ja nie jestem taki, żeby rozpowszechniać dalej, oczywiście. Chętnie rzucę okiem eksperta i ocenię, więc... A jaki już masz profil ten, wymyślony, coś? Ja bym chciała pójść na wiedzę o filmie i kulturze audiowizualnej. O, ambitnie. To jest muzyka, ta? Nie, że filmy. Aha, co ty nie wiesz? Przecież to proste. Audiowizual, no, jak tu... Kojarzysz Piotrusia Pana, tą bajkę? Kojarzę. No. I co, ty nie wiesz, kto jest autorem Piotrusia Pana? No widzisz, nie wiem, muszę iść na studia, żeby się dowiedzieć. Kojarzę bajkę, ale nie wiem, kto jest autorem. Reżyser Hogan, oni ci na studiach to powiedzą, to jest cenna informacja, przyda ci się w życiu, nie? Dziękuję ślicznie, że się ze mną podzieliłeś. Nie, no to wiesz, to jasne, to są takie podstawy. Troszeczkę tego, jakbyś miała tak ocenić łapę, nie? I przystojniaka ogólnie, ile byś mi dała razy? Ile bym ci dała, co, tak na 10? No, czy... no. Nie, no taki piękny, szeroki uśmiech był przed chwilą, to 10 na 10. Uuu, no to mi niezmiernie miło, aż się zaczerwieniłem tu cały, kurczę. Wow, super, no, 10 na 10. Ojeny, ale z gul pachę. A co, jakbym cię tak pod paszkę wziął, maleńka? Jezus Maria. Co? No musi być trochę dżungli, no halo, o co tu chodzi? To jest teraz popularne i modne. A gdybyś zobaczył, wiesz, że miałem ksywę Rengar kiedyś? Naprawdę? No. Takie zwierzę z ciebie? Mm-hmm. Taki krzak. Krzaczas to kurwa ten, nie? Kurde, ale bym tam wjechała z kosiarą. Czy chyba z języczkiem? Totalnie tak.